Jacek Sobola będzie krótko naszym gościem. Jest pan redaktor Piotr Nisztor. Kłaniam się, dzień dobry. Witam serdecznie. W najnowszym tygodniku, który wygląda tak, jest twój tekst na temat afery hazardowej. Olbrzymie koszty nieudanej wojny z hazardem. Dlaczego wracasz do sprawy afery hazardowej, o której wszyscy zapomnieli w ogóle, że była? Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj nikt o tej aferze nie pamięta, a jest to afera, która kosztowała Skarb Państwa gigantyczne pieniądze. Napisałeś tutaj, że to jest 10 milionów. W tym artykule jest mowa tylko o 10 milionach, ale to są koszty, jakie Skarb Państwa poniósł z tytułu wypowiedzenia wojny branży hazardowej po ujawnieniu afery hazardowej. Czyli 10 paniek to nie są wszystkie koszty. Nie, 10 milionów i to jest przynajmniej 10 milionów, bo okazuje się, że Ministerstwo Finansów ani Służba Celna nie prowadzą statystyk związanych z tym, ile kosztowały kwestie związane z zabezpieczeniem automatów, z przewozem, transportem, magazynowaniem i ekspertyzami, które musiały być wykonane. Czy dany automat działa zgodnie z prawem, czy też nie? Piszesz, że najdroższe były te ekspertyzy, ale na czym polegały te ekspertyzy? To była kwestia taka, że ustawa, która funkcjonowała w latach 2003-2009, czyli ta, która została zmieniona po aferze hazardowej, ona pozwalała działać automatom o niskich wygranych, czyli tak zwanym jednorękim bandytom. To była ustawa, która zakładała, że te automaty zostają dopuszczone do użytku, one działają legalnie, ale to, czy tak jest, ma stwierdzić ekspertyza. I właśnie te ekspertyzy, o których tutaj pisze... Każdy automat, przepraszam, musiał mieć taką homologację. Jakby, tak, dokładnie, ale w tym przypadku, ze względu na to, że Jacek Kapica, ówczesny wiceminister finansów nadzorujących rynek hazardu, wypowiedział tą wojnę i zdelegalizował hazard, jeśli chodzi o automaty, o ten sektor automatów, to te automaty, które jeszcze działały na licencji sprzed wprowadzenia tej ustawy, musiały zostać sprawdzone, tak. Bo zgodnie z prawem... Fantastyczny przepis na to, jak zarobić. No, kapitalnie. Z tego tutaj w artykule nie piszę, ale eksperci, którzy wykonywali te ekspertyzy, to jest bardzo wąskie grono, to jest raptem kilkanaście osób. I w gronie tych kilkunastu osób to te osoby podzieliły się milionami. Automaty w całej Polsce. Automaty w całej Polsce, ale to, co jest najbardziej szokujące, że dotychczas nikt tych statystyk nie prowadził. Oni tego nie policzyli na wszelki wypadek, żeby... No bo po co, prawda? To nie zostało policzone. To dopiero te dane udało mi się zdobyć po tym, gdy każda z izb celnych, 16 izb celnych otrzymała ode mnie zapytanie i w odpowiedzi pewne dane otrzymałem. Oczywiście te dane też nie są szczegółowe, bo okazuje się, że izby celne też nie prowadzą takiej szczegółowej dokumentacji finansowej z podziałem na co są na transport jakich towarów są wydawane pieniądze, czy też na magazynowanie czego. Tak, bo to myślę, do tego doszedł transport, magazyn i dokładnie, tak dalej. Często jest i tak, nie wszystkie izby ci oczywiście odpowiedziały, bo na przykład ta w Szczecinie, gdzie był pan minister Kapica, to jakoś... Danych żadnych tak? Nie przesłała. Ale ważne w tym kontekście jest to, że te 10, przynajmniej 10 milionów to jest pewna wymierna liczba, bo w kontekście delegalizacji po aferze hazardowej automatów tych o niskich wygranych, Skarb Państwa poniósł dużo większe, takie już nie do końca wyliczalne straty. Chodzi po pierwsze o uszczuplenia podatkowe, no bo te automaty, które działały, które oczywiście, no, nad którymi nadzór no, był iluzoryczny, jak się okazuje, w tym okresie 2003-2009, ale od każdego automatu jakiś podatek do Skarbu Państwa wpadał i te pieniądze po decyzji o wprowadzeniu delegalizacji już przestały wpływać. Czyli de facto to jest pewna strata dla Skarbu Państwa. Z drugiej strony jest też taka, można też mówić o tym, że ci właściciele automatów, których automaty zostały zabezpieczone w ramach tej operacji terapia, o kryptonimie terapia, bo tak ona została nazwana przez służbę celną, oni po tym, jak te automaty są zwracane, bo jak się okazuje, nikt praktycznie nie został ukarany, jeśli chodzi o te wielkie patologie, o tą nielegalną ogromna działalność. Afera, winnych nie ma. Winnych nie ma, te automaty są zwracane i okazuje się, że każda z tych firm zastanawia się nad wystąpieniem o odszkodowania do Skarbu Państwa. I może się okazać, że będą to ogromne pieniądze. To oczywiście czas pokaże, na ile te odszkodowania są należne tym firmom i w jakiej wysokości. Dlatego tu jest mowa o tych wymiernych, konkretnych kosztach. Tutaj Piotr Nisztor pisze o 10 milionach, ale proszę sobie przeczytać, ile to może być tak w ogóle. Bardzo uprzejmie dziękuję, polecamy nowy tygodnik Gazeta Polska. Dziękuję bardzo.